kierowca Flying Polak za sterami, fura zatankowana, jedziemy zwiedzać Jordanię. Powiem wam, że to dupy być kierowcą. Takie widoki, a ja muszę uważać na drogę. Wielbłąd dosłownie mnie olał. Toż to jest po prostu piękno w czystej postaci. Wracam już z tego Wadi Rum, pijany jeszcze przez te wszystkie niesamowite wrażenia, zmęczony, mówię już, dobra, nie zatrzymuję się nigdzie, jadę prosto do tej Wadi Musa, bazy wypadowej na Petrę. Ale patrzę, taki widok, no nie ma opcji, nie można by się nie zatrzymać. Czas na eksplorowanie słynnej Petry. Jednego z 7 nowych cudów świata, miejsca, które eksplorował przede mną Indiana Jones. Więc w głowie gra mi tylko nutka. Zdumiewa fakt, że to jest tak ogromne. Wyobraźcie sobie, że w całym mieście nie ma nawet jednej deseczki drewna. Coś niesamowitego, jak ci Nabatejczycy potrafili ciosać w kamieniu. Ewa from Germany, Cesar from Mexico. México, buenos días, guten morgen, dzień dobry. Tak, moi drodzy, kończy się przygoda w magicznej Jordanii, nad Morzem Martwym, w miejscu, które jest 500 metrów pod poziomem normalnych mórz. Jordania przepiękna, no, Wadi Rum, Petra, to są magiczne krainy i szczerze wam życzę ich odwiedzenia. A tymczasem do następnego razu.